serdeczne podziękowania dla patronów, bo to dzięki wam mogę zabrać was kolejny raz do przeszłości. Jeśli film ci się podobał i chcesz wesprzeć mój kanał, rozważ subskrypcję na patronite.pl. Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy. Dzisiaj będzie taki troszkę inny odcinek, ponieważ będzie to 10 najważniejszych momentów w gamingu, według mnie, ale to takich momentów gamingu związanych z moim życiem. Myślę, że każdy z was ma takie momenty. Może to być pierwsza uruchomiona gra na konsoli, pierwsza uruchomiona gra na PC-cie i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma takie momenty, które lubi przywoływać. Zresztą widzę to w komentarzach, gdy często piszecie, że na przykład to była moja pierwsza gra na komputerze, czy moja pierwsza gra na konsoli. Także zebrałem tak do kupy 10 tych momentów, aczkolwiek prawdopodobnie ten film podzielę na pół i będzie po 5 w każdym filmie, z tego, że z tej racji, że będzie pewnie to dosyć długie. Natomiast większość tych historii już znacie, podejrzewam, bo ja już je opowiadałem przy okazji jakichś innych odcinków Pogadajmy, ale tutaj jakby je zbiorę do kupy i jeszcze raz prześledzimy te wszystkie momenty. Może ci, którym umknęło gdzieś, będą mogli sobie odświeżyć, a ci, co nie znali, no to będą mogli sobie jeszcze raz tutaj to przejrzeć. Słuchajcie, pierwszym najważniejszym dla mnie momentem w gamingu. Teraz tak, będę mówił tutaj, starał się mniej więcej nakierowywać datami, ale dzisiaj moja pamięć jest mocno zawodna i o ile jestem w stanie sprawdzić sobie, kiedy grałem w daną grę, bo grałem na przykład po premierze, o tyle w takie gry, które nie do końca grałem na premierę, no to już ciężko, także wybaczcie tutaj, jeżeli będzie się gdzieś nie będą daty zachodziły albo będą zachodziły na siebie, ale to trochę jest tak, że ja też to trochę tak biorę dzisiaj z głowy, z moich wspomnień i te daty niekoniecznie muszą się zgadzać. Pierwsza rzecz, mamy rok albo 85, albo 86. Moi rodzice mają takich znajomych, którzy są całkiem dziani. To można powiedzieć, że taki mój przyszywany wujek. Mała dygresja, mieszkam aktualnie tutaj na Rytkini, gdzie mieszkam. Mieszkam w zasadzie vis-a-vis bloku, gdzie mieszkał mój właśnie wujas z ciotką. Mieli oni dwójkę dzieci, no i wujas był takim, można powiedzieć, gadżeciarzem. Ja pamiętam, że był jedną z pierwszych osób, u których widziałem wideo i to były lata, kiedy to było lata gdzieś początki lat 80., gdzie to jeszcze nie było tak popularne jak później, będzie się to tam popularyzowało na przykład pod koniec lat 90., on już to wideo miał za jakieś niesamowite pieniądze i pamiętam, że to była taka historia, że zapraszał bardzo często moich rodziców, mojego tatę, moją mamę, żeby przyszli na filmy, na wideo. Tak to kiedyś było. Dzisiaj to możemy sobie odpalić Netflixa, telewizję, pyk, 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 a kiedyś się zapraszało na wideo i przychodziliśmy i tam wujas jakieś filmy miał, wymieniał się na giełdzie i odpalał, tak? To wszystko było oczywiście na piratach, bo to wszystko było kopiowane na piratach. W każdym razie, przyjeżdżamy do wujasa, możliwe, że wtedy też przyjechaliśmy na jakiś film wideo i okazuje się, że rodzice kupili ich synowi komputer. Jest to Commodore C64. W tamtym czasie dla mnie to był... Ja miałem wtedy... Jeżeli to był 86, to miałem 7 lat. Jeżeli to było 85, to miałem 6. Ja byłem w ogóle wtedy jeszcze, wiecie, komputery w tamtym czasie to było dla mnie abstrakcja, tak? My ledwo wiedzieliśmy, jak wygląda kalkulator, a co dopiero komputery. Zwłaszcza, że społeczeństwo, czy też może rodzina, w której się wychowywałem, nie miała za bardzo styczności z takimi rzeczami, więc siłą rzeczy, nawet jeżeli były te komputery gdzieś tam, czy nawet jakieś pisma związane z komputerami, chociaż chyba jeszcze wtedy nie było, no to ja nie miałem z tym styczności. I pierwszy raz widzę Commodore. Miał Commodore takie szare z monitorem, który wyświetlał obraz w odcieniach zielonego, ile dobrze pamiętam, albo żółtego, ale wydaje mi się, że zielonego. Dzisiaj już nie potrafię sobie przypomnieć, na pewno nie był to kolorowy telewizor, ani nie był to kolorowy monitor, tylko, znaczy nie był kolorowy telewizor, ani czarno-biały telewizor, tylko był to monitor dedykowany do Commodore, tak przynajmniej mi się kojarzy. I słuchajcie, to jest dla mnie kosmos wtedy, tak? Ja pamiętam, że na to patrzę, okej, co to jest, nie? Jakaś w ogóle skrzynka, jakieś klawisze. No i ten gość odpala pierwszą grę.
Pierwsza gra, jaką widziałem kiedykolwiek na Commodore, to był Bruce Lee na C64. Absolutnie tytuł, do którego mam ogromną nostalgię. I ten moment, kiedy pierwszy raz zobaczyłem u niego grę wideo, jest jednym z tych momentów, które bardzo, albo może nie bardzo, po prostu będą kierowały moim życiem. To był moment jakby taki... moment, w którym zdecydowałem, oczywiście nie wtedy, trochę później, ale to dzięki temu zdecydowałem kolejne kroki w życiu, jakie podjąłem, żeby zostać grafikiem, animatorem, potem grafikiem 3D i tak dalej, i tak dalej. To był ten moment, od tego się zaczęło, od tego jednego wydarzenia. Odpala grę Bruce Lee. Gra Bruce Lee była dosyć taka prosta graficznie, ona była starsza już, to nie była premiera. Gdzieś tam w połowie lat 80., ale podejrzewam, że gdzieś na początku lat 80., nie powiem niestety w którym roku. Gra była bardzo prosta, Bruce Lee wyglądał jak zlepek kilku pikseli, był żółty, jest w czarnych gaciach. I biegał po planszach i zbierał lampiony, czy tam wtedy nawet nie mówiliśmy, że to lampiony, tylko że to są klucze. I przeszkadzało mu dwóch przeciwników, gruby zawodnik sumo, taki zielony, i czarny ninja. No i w zasadzie Bruce Lee miał tylko dwa ciosy, mógł walić z pięści albo mógł z rozpędu dać z wyskoku kopa i dodatkowo jeszcze mógł położyć się na ziemi, unikać ciosów przeciwników. Gra była tak banalna pod kątem grafiki, tak wtedy na to tak nie patrzyłem. Dla mnie to był, kurde, to był Bruce Lee. Ja nie widziałem w tym zlepka żółto-czarnych pikseli. Dla mnie to był Bruce Lee, to był Bruce Lee, panie, to był Bruce Lee. I to była kwestia takiej trochę samosugestii, sobie wmawialiśmy, ale to też to już jest na inny materiał pomysł, że w tamtych czasach gracze mieli bardzo, bardzo rozwiniętą wyobraźnię i sobie potrafili przełożyć, że te kilka pikseli to jest Bruce Lee, a to jakiś tam inny ludzik, Spider-Man na przykład. I słuchajcie, ja zasiadam za tą grą, dostaję jakieś dziwne coś z jakąś taką wajchą. Wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że to się nazywa joystick, a dopiero od niego się dowiedziałem, że to jest joystick. I słuchajcie, magia. Przechylam joystick i postać, którą widzę na monitorze, idzie w prawo. Przechylam w lewo, postać na monitorze idzie w lewo. Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na ekranie. Pff, w ogóle eksplozja czachy, nie? Ten moment, kiedy odpaliliśmy tego Bruce Lee, kiedy zacząłem w niego grać, kiedy zaczęliśmy, bo on wtedy miał co prawda miał dwa joysticki, w Bruce Lee można było grać też na dwie osoby i wtedy druga osoba grała tym grubasem i albo można było grać w kopie i ładować tego biednego ninja, albo można było grać grubasem i przeszkadzać Bruce Lee. I słuchajcie, ja zaczynam w to grać. No dla mnie to jest w ogóle jakaś inny świat. No nie mogę w ogóle uwierzyć, że to, co widzę na ekranie, jest przekładane na tą czarną wajchę, którą tutaj tarmoszę. No niesamowita sprawa. Bruce Lee był taką pierwszą moją, tak jak powiedziałem, moim pierwszym zetknięciem z cyfrową rozrywką. Pierwszym takim, jeszcze wtedy nawet nie widziałem automatu żadnego. Automaty były co prawda później, ale ten Bruce Lee był pierwszą taką, pierwszą grą, z którą się zetknąłem. I słuchajcie, niedługo później, bo w wieku 8 lat, czyli to musi być 87 rok, mój tata przywozi mi z Niemiec mojego własnego Commodorka. Wtedy pierwszą grą, którą odpaliłem, to też pamiętam, były wyścigi Pit Stop, ale ten Bruce Lee był momentem takim przełomowym w moim życiu. To dzięki temu kierowałem potem swoim życiem w taki sposób, żeby zostać grafikiem komputerowym. To wszystko się zaczęło od tego Bruce Lee. To wszystko, nawet dzisiaj chyba to, że jestem, zajmuję się YouTube'em i robię materiały o grach, to właśnie jest konsekwencją tego uruchomienia Bruce Lee wtedy u mojego znajomego. Coś niesamowitego. Jak to czasami wydarzenia w przeszłości wpływają na teraźniejszość, nie? To jest absurdalnego. W każdym razie, no, Bruce Lee był jednym z najważniejszych dla mnie momentów w gamingu. Niesamowicie szanuję tą grę do dzisiaj. Kończyłem ją, nie wiem ile, nieskończoną ilość razy, bo nawet dzisiaj potrafię sobie w nią zagrać. I jest to jeden z tych momentów takich dla mnie naprawdę, naprawdę ważnych. I wśród tych
dzisiaj opowieści, które opowiem, nie wiem, czy nie był to najważniejszy moment. Nie wiem, czy nie był to najważniejszy. Drugi moment. I tutaj też nie wiem, który to był rok. To mógł być rok 89, to mógł być rok 90. Pierwsze moje zetknięcie z Amigą. Amiga wiedziałem, że istnieje na świecie, dzięki temu, że w Top Secretach bardzo często były zamieszczone screeny porównujące, czy tam może nie porównujące, były grafiki z Commodorka, były grafiki też z Amigi. Oczywiście ta grafika z Amigi to był po prostu... A ta z Commodorka to... Więc wiadomo, tam ta Amiga gdzieś... Ta grafika z tej Amigi gdzieś tam się pojawiała i byłem świadomy, jak to wygląda, ale nigdy nie widziałem Amigi na żywo. No i któregoś pięknego dnia dzwoni do mnie mój ziom w Bylu, który mieszkał w bloku, w którym ja mieszkałem, tylko że on mieszkał na trzecim piętrze, w zasadzie w tej samej klatce, żeśmy mieszkali, tylko on mieszkał na trzecim, a Arek mieszkał na ósmym. Do mnie dzwoni i do Arka i mówi, przyjdźcie, coś wam pokażę. Nie? No a my wtedy z Arkiem mieliśmy już komodorki własne. Zbylu też miał Komodora, co ciekawe. No i idziemy do Zbyla. Zbylu nas wprowadza do swojego pokoju, mówi, patrzcie, nie, a tam Amiga 500, nie, a nam gał i tuff, i gula. Zbylu mówi, Amigę mam, nie, 500-kę, nie, no to mówi, no to my tak z Arkiem, no okej, nie, to dawaj, odpalaj giery, tyramy, nie. Ale Zbylu miał tylko chyba jedną grę aktualnie na Amigę. Nie wiem, czy on dostał to z tą Amigą i to był akurat Lost Patrol. No nie była to za dobra gra, nie ukrywam, bo była to taka gra survivalowo-ekonomiczno, taka, nie wiem, strategiczna. Polegało to na tym, że mieliśmy oddział komandosów zrzuconych w dżungli. Podczas wojny wietnamskiej trzeba było dojść do własnej bazy i polegało to na tym, że przesuwaliśmy tę postać, musieliśmy dbać o te postacie, musieliśmy dbać o to, żeby nie zabrakło im jedzenia i picia, tam jeszcze była ataki Wietkongu, rzucanie granatami i tak dalej, dużo takich, można powiedzieć, taka, może troszkę, no nie wiem, decyzyjna może gra bardziej, nie wiem, jakim to by mogło być gatunkiem gry. I to jest jedyna gra, jaką Zbylu ma, nie? No i odpala nam tą grę i widzimy zieloną mapę, nie? No i tak ze Zarkiem patrzymy, no... No okej, nie? Tak za spektakularne to nie jest, ale Zbylu wiedział, co robi. Zbylu nie był głupi. Nie mówi, spoko, spoko, poczekajcie. I podczas przesuwania krzyżyka po mapie, gdy nasi komandosi szli przez tą dżunglę, uruchamiałeś takie króciutkie filmiki. One były w okienku, one były wielkości znaczka pocztowego, czarno-białe. Nie wiem, ile tam klatek miały te filmy, z 5 może na sekundę, ale pokazywały film, króciutki ten film był, nie wiem, on trwał sekundę, może nawet nie. Jak ci żołnierze, to chyba było z jakichś dokumentów wzięte, przeprawiają się przez rzekę, tak niosą karabiny u góry, albo idą przez jakieś błoto. I to był taki króciutki filmik. I to wystarczyło. I wtedy my z Arkiem jeszcze na do ziemi, nie? Bo digitalizowany film w grach wideo to było coś nowego. Tego nie było. Na Commodore tego nie było. Były jakieś tam próby, jakieś dema, które próbowały przenieść fragment, czy tam nawet obrazek jeden digitalizowany na Commodore, ale to nie działało. A tu na Amigę miałeś w zasadzie film, który toczył ci się przed oczami. Nieważne, że to trwało sekundę, miało 5 klatek na sekundę i było czarno-białe i było tak małe, że trzeba patrzeć przez lupą. Ważne było to, że to był film. I to był moment, kiedy ja po prostu stwierdziłem, że Commodore to jest straszny rzęch. I wiem, że na Arku zrobiło to podobne wrażenie, bo niedługo później Arek miał swoją Amigę. Ja Amigi nigdy nie miałem. Jeszcze się męczyłem na moim Commodorku, potem miałem stację dysków do Commodorka. Wreszcie przesiadłem się od razu z Commodorka na peceta. Natomiast Arek przesiadł się na Amigę i on potem długo będzie ciułał na tej Amidze, jak ja już będę miał peceta, razem ze Zbylem zresztą, dwa Amigowcy. Ale to był moment, w którym zobaczyłem, jak fantastycznie potrafi wyglądać dobrze przygotowana gra na komputery, no wtedy 16-bitowe, bo Commodore był 8-bitowy. To, jak to wyglądało w ruchu, to w żaden sposób nie oddawała ani jeden screen, który widziałem w Top Secrecie, nie oddawał tego, jak to wyglądało w ruchu.
Lost Patrol był pierwszą grą, którą widziałem organoleptycznie na Amigę. I wiem, przekonywałem się potem wielokrotnie, że uruchamiając gry u Arka, czy ten Arek uruchamiał gry na Amigę, które widziałem wcześniej opisy, których widziałem wcześniej opisy w Top Secrecie, zawsze na żywo to wyglądało lepiej. Pamiętam, że byłem niesamowicie zafascynowany opisem Space Ace'a i Dragon Slayer'a w Top Secrecie, w tych jednym z pierwszych numerów, ale nic mnie nie przygotowało na to, jak zobaczyłem, jak to wygląda w ruchu. Jak odpalił to, jak zobaczyłem, jak to jest animowane, jak to się rusza, te kolory, nasycenie, odpadłem. Uważałem wtedy Amigę za najlepszy komputer świata. Obydwaj i Arek i Zbylu mieli Amigę 500, oni potem mieli jakieś takie rozszerzenia pamięci do 1 mega, czy coś takiego było. Pamiętam, że niektóre gry nie działały i tam trzeba było jakieś rozszerzenie i tak dalej. W każdym razie, Amiga była dla mnie czymś niesamowitym. No to ten Lost Patrol, gra, która była... no jeszcze nie powiedziałem. No i Arek gra w tą Amigę, w tego Lost Patrol. No i my tak siedzimy, patrzymy na to, ginie co chwila, odpala od nowa, znowu gram, tak siedzimy. Nikt nas się nie zapytał, czy nam da w ogóle zagrać, czy nie. Spoiler, nie dał. Posiedzieliśmy z pół godziny, popatrzyliśmy, jak Zbylu się tam poci w tej dżungli i nie może przejść nawet dalej niż tam jakiś wyznaczony tam trasa krótka. Ja mówię, no dobra, no to na razie, nie? No i tyle, żeśmy se pograli na Amidze. Nawet nam nie dał w ogóle dotknąć joysticka ani myszki. Zbylu to był moment, kiedy Zbylu dostał Amigę. To było prawdopodobnie tego samego dnia, kiedy my żeśmy do niego przyszli i odpaliliśmy Lost Patrol, i odpalił nam Lost Patrol. To było dokładnie tego samego dnia, kiedy on kupił Amigę. Zbylu już był fachurą. Zbylu już wiedział wszystko o Amidze. On już tutaj, wiecie, odpala jakieś workbencze, coś tam będzie działał, ma tu, będzie programy robił do 3D, w ogóle jakiś Deluxe Painta sobie tam weźmie, będzie robił grafik. Zbylu już był w ogóle alfa i omega, nie? Tego samego dnia, którego dostał Amigę, był już najlepszy. Najlepszy z Amigi, w ogóle wszystko o niej wiedział, nie? No okej, miał przewagę, bo my żeśmy nie mieli styczności z Amigą, Zbylu, powiedzmy, miał to w domu. Więc wychodziliśmy z założenia, że wie, o czym mówi. Oczywiście nie wiedział, bredził 3x3, jak połamany, ale wtedy, no wtedy żeśmy przyjmowali to jako pewnik, że skoro ma Amigę, no to na pewno o niej dużo wie. Dopiero później naszła refleksja, że w zasadzie on wie dokładnie o tej Amidze tyle, co my, bo w tym samym czasie, no może dostał kilka godzin wcześniej, ją kilka godzin wcześniej odpalił, ale w zasadzie na nic to nie rzutowało, nie? Ale Zbylu już był fachura, nie? On już tam Amigę rozpykał na części pierwsze, już wszystko wie, wszystko umie, wszystko potrafi. Amiga już nie miała przed nim żadnych tajemnic, nie? Także taki gość, każdy z nas ma takiego gościa. Zbylu był takim typowym, kurde, gościem, kto jest jeszcze oszołom. Dobra, rok mamy 91. Mam już swojego peceta. Mój pierwszy pecet to już jest trzeci moment, czy trzecie wydarzenie w gamingu związane, ważne dla mojego życia. Mam pierwszego peceta. Mój pierwszy pecet to 386DX, 33 MHz, 2 MB RAMu, bez dysku, bez karty dźwiękowej. Karta graficzna to Trident albo Tseng, ale chyba Trident 512 KB. No szaleństwo. I słuchajcie, mam takiego, moi rodzice mają znajomych, którzy też mają syna i on był pierwszą osobą, którą znałem, która miała peceta. I był jedyną, przez długi czas będzie jedyną osobą, która miała peceta, ale on dostał tego peceta od wujka i on miał akurat tam 286, 16 megaherców, 1 MB RAMu i to, co miał, czego ja nie miałem, to miał dysk twardy. Miał 40 MB dysku twardego, nie giga, 40 MB dysku twardego. No i różnica jeszcze była taka, że ja miałem kolorowy monitor, on miał monitor czarno-biały, karty mieliśmy chyba nawet podobne, VGA, tak, czy tam SVGA. No i słuchajcie, on miał tego peceta i te pierwsze gry, które mi pokazywał, nie robiły na mnie wrażenia, bo miał te gry jakieś takie, wiecie, tam Prince of Persia, którego żeśmy grali już na lekcjach informatyki w podstawówce, także to były już takie tytuły znane. I przyjeżdżam któregoś dnia właśnie z rodzicami do niego, mówi, że ma fajną grę i on mi ją zaraz pokaże. I tą grą jest Another World od Erika Shai, słuchajcie. Jak ja to zobaczyłem,
to po prostu zrobiło to na mnie tak potworne wrażenie, jak ten Bruce Lee z Commodore. Odpala tą grę. To wszystko jest oczywiście w czerni bieli, więc to może nie oddaje jeszcze tak bardzo efektu, ale odpala tą grę. Włącza się to intro. Wiecie, kiedy podjeżdża to Ferrari, gość tam wstukuje na klawiszach, wjeżdża winda, tak, siada przy komputerku, coś tam klika, otwiera sobie puszkę, pije. No i następuje ta burza, która strzela tym piorunem w to jego laboratorium, no i go przenosi do innego świata. I to samo intro, nie? Gracze wychowani, to jeszcze ma teraz taka mała dygresja, gracze wychowani w latach 80. i 90., tak jak ja, mają ogólną słabość do cutscenek i do filmów w grach, bo kiedyś tego nie było. Po prostu gry, które były na dyskietkach, no to nikt nie robił gry na 30 dyskietkach, z czego na 10 była animacja. No nie, cięło się ta animacja, albo była, albo ich po prostu nie było, bo szkoda było miejsca. I tutaj odpala Another World, gdzie wprowadza intro, które trwa nie wiem ile tam, z 5 czy tam z 6 minut, nie wiem. Intro, które po prostu oglądasz jak film. Dla mnie to był totalny szoker, bo znałem gry na PC, miałem gry na PC, ale to były gry, które nie miały takich wejściówek. Mało tego, nawet znałem gry z Amigi, które miały intra, Super Frog, Premier, nawet pamiętam demo Wolfchilda, demo, intro, gdzie ten gość zamieniał się w tego wilkołaka, ale to były króciutkie filmiki, które składały się z kilku klatek animacji, dosłownie na krzyż, z kilku klatek animacji. Na przykład demo Premier, czy na przykład intro Super Froga, a tutaj miałeś płynny film z gościem, który sobie tam robi jakieś normalne rzeczy i go przenosi do innego świata, nie? Moja głowa wtedy eksplodowała. Oczywiście szybko nagrał mi to na dyskietkę i u siebie odpaliłem w kolorze i to zupełnie inaczej wyglądało, ale ten moment, kiedy... A, no i jeszcze jedna ważna rzecz była w Another World. Ani ja, ani ten mój ziomek nie mieliśmy w komputerach kart dźwiękowych. No, wtedy uważaliśmy, że karty dźwiękowe to nie jest dobry pomysł. I wszystkie dźwięki generowane przez Another World szły przez tak zwany bzyczek, czyli PC speaker. Każdy komputer, nie wiem, czy dzisiaj są w ogóle bzyczki w komputerach, ale kiedyś każdy komputer miał tak zwany PC speaker. To był taki bzyczek, który wydawał jakieś tam dźwięki i w zasadzie takie jakieś popikiwania, popierdywania i nic więcej. A tutaj w Another World normalnie była tak digitalizowane dźwięki, digitalizowana muzyka była generowana przez speakera. To było dla mnie zupełnym absurdem, nie? W ogóle wow, jak to? Jak to jest w ogóle możliwe, nie? W każdym razie Another World dużo, on akurat ten mój ziomek miał wcześniej tego Another World niż ja, bo to, zanim tam żeśmy się spotkali, to minęło trochę czasu, on już trochę porozgryzał tą grę, dosyć daleko przechodził i później bardzo, jest to jeden z gości, z którym bardzo się potem zżyłem i bardzo często, kiedy odwiedzaliśmy siebie nawzajem, bardzo często rozgryzaliśmy gry wspólnie. Jednym z takich moich pamiętnych, z jego pamiętnych sukcesów jest ogarnięcie opisu The Eternama. To możecie posłuchać, to było grane o Eternamie, gdzie rozgryzł jedną zagadkę, w której trzeba było dać flagę, która była, no, opis był po prostu źle napisany w Secret Service i nie dało się przejść. W każdym razie Another World pokazał mi, że mogą istnieć gry, które opowiadają fajną historię za pomocą cutscenek, za pomocą filmików, których każdy gracz w latach 90. łaknął, dlatego na początku tak popularne były filmy interaktywne. Nie dlatego, że nastała jakaś taka moda czy coś, ludzie po prostu tego łaknęli, chcieli, żeby kupując grę na płycie, żeby ona była wypełniona po brzegi filmami. Dlatego najbardziej popularne były na samym początku te celowniczki American Laser Games, o których tutaj jeszcze w tym, nie wiem czy w tym materiale, czy w przyszłym sobie powiemy. Także to była taki strzał po prostu w japę z liścia, że mogą być gry, które opowiadają historię za pomocą cutscenek i da się to zrobić, bo Another World zajmował jedną dyskietkę, co ciekawe, na PC-cie, na Amidze chyba zajmował dwie albo trzy. Jedną dyskietkę i to zajmował, ja wtedy pamiętam, że zastanawiałem się, to było jeszcze takie,
trochę takie mało świadome zastanawianie się, jak to jest zrobione, że na tej jednej dyskietce jest aż tyle minut filmu. Tego nie mogłem pojąć. Oczywiście wiele lat później dowiedziałem się czemu. Beric Shaif w pocie czoła wszystko, całą grafikę, wszystkie animacje robił w grafice wektorowej, co po prostu zajmowało bardzo mało miejsca. Ale w tamtym czasie ja byłem po prostu zafascynowany Another World. Jest to jedna dla mnie też z najważniejszych gier ever i naprawdę uwielbiam Another World. I robiło na mnie to ogromne wrażenie, potworne wrażenie i uważam, że Another World od Erika Shai zmienił całą branżę gier wideo na zawsze. Dzisiaj może wielu twórców troszkę nieświadomie może uważa inaczej, ale tak naprawdę ten sposób prowadzenia narracji, który został pokazany w Another World, inspirował wielu kolejnych twórców, jeśli nie wszystkich twórców, którzy później wypuszczali nowe gry, bo to w jaki sposób on całą tą historię opowiedział, w taki iście filmowy sposób, tak? To nie była Another World, to nie była prosta strzelanka, to nie była prosta platformówka, to była gra, która miała tak dużo różnych aktywności, wiecie, tam było raz turlałeś się przez jakieś te tunele, innym razem brałeś udział w jakiejś arenie i strzelałeś z czołgu, jeszcze innym razem uciekałeś przed jakimiś potworami w więzieniu, no w ogóle tam działo się cały czas, coś się działo, tak? To Erik Shai zrobił tą grę tak, żeby tam cały czas była akcja, żebyś ani na chwilę nie miał oddechu i to wyszło, tak? I to wyszło i to jedna z takich chyba najbardziej znanych filmowych właśnie platformerów. Dzisiaj się mówi, że jest cinematic platformer, chociaż ja nie do końca jestem tutaj skłonny nazwać Another World platformerem. Także to był jeden z też bardzo ważnych momentów w moim życiu. Okej, jedziemy dalej. Mamy rok 93. Jestem już w liceum. Nie wiem, która klasa, nie chce mi się liczyć. Chyba pierwsza. Jestem już w liceum. Na rynku zawitały CD-ROMy. Jeszcze nie mam CD-ROMu. Na początku CD-ROMy były pojedynczej prędkości. Najbardziej znaną firmą produkującą CD-ROMy było Mitsumi. Ciekawostka, CD-ROM pojedynczej prędkości miał prędkość 150 kB na sekundę, więc jak chciałeś całą grę, płytę zgrać na dysk, to zajmowało to dokładnie godzinę. Ale wtedy nikt takich dysków nie miał, żeby zgrać całą płytę na dysk. 93 rok. Mamy zajęcia z metod numerycznych. To były metody numeryczne, polegały na tym, że mieliśmy zajęcia z programowania w Turbo Pascalu. Matematyki głównie. I słuchajcie, siedzimy sobie na tych zajęciach i nagle słyszymy, że z komputera naszego profesora, który dzisiaj jest taką nawet chyba dosyć sporą szychą w łódzkim, nie wiem, w jakimś urzędzie, nie wiem gdzie on tam pracuje. Słyszymy dobiegający dźwięk, wokal, w którym ktoś coś opowiada. Bardzo szybko wokół naszego profesora zbiera się tłumek ludzi i wszyscy patrzą, co to za dziwy się wydobywają z tego komputera. I się okazało, że nasza szkoła zakupiła pierwszy CD-ROM i to był taki wtedy bundle dosyć popularny, gdzie raz z CD-ROMem dostawaliśmy płytę z grą Seventh Guest, właściwie dwie płyty. I to było bardzo popularne ogólnie, że do każdego CD-ROM było dodawany właśnie ten Seventh Guest i on właśnie chyba kupił, czy tam szkoła kupiła właśnie w tym bundlu z tą grą. I my tam ogólnie stajemy i on ogląda intro. Intro do Seventh Guesta opowiadające o Henry Stauffie. I pamiętam moment, w którym zacząłem oglądać wraz z nim. To był moment, kiedy Henry Stauff zaczyna strugać z drewna. Całość była opowiedziana w ten sposób, że działo się to jakby na takiej książce i po środku tej książki był niewielki wycinek, taki ekranik, na którym działa się ta akcja. I tak jak Another World zrobił na mnie wrażenie tym, że była ta filmowość, tak tutaj miałeś normalnie aktorów, god damn it, aktorzy, którzy mówią, którzy się ruszają i którzy są w grze, wideo. What the fuck? Wiedziałem wtedy, że CD-ROM to jest przyszłość branży. Jeszcze wtedy nie miałem CD-ROMu, ale gdy zobaczyłem, jak to wygląda, jak to się rusza, jak to jest w ogóle, wiecie, że to widzisz ten film i oglądasz, god damn it, to była jedna
jedna z większych walk z moimi rodzicami, żeby mi kupili CD-ROM. Koniec końców miałem swój pierwszy CD-ROM i to miałem wcale niedługo po premierze, bo miałem Mitsumi podwójnej prędkości. Jeszcze ten CD-ROM był z własnym kontrolerem na szynie ISA, to była taka karta, którą się wkładało i którą się łączyło kablem. I słuchajcie, CD-ROM to był początek pewnej epoki. Tak jak mówiłem, gracze łaknęli tych filmów. Nie dziwne, że to, co zobaczyliśmy, nie wszyscy, bo nie wszyscy się interesowali, tak? Ale ja i tam kilka osób, którzy siedzieli w tych giereczkach i ogarniali co i jak, to wiedzieli, jaka to jest przyszłość i jak to zobaczyli, stwierdzili, że god damn it, ale nas czekają teraz super czasy, nie? Teraz będą gry po prostu jak filmy, nie? Ten moment, kiedy zobaczyłem to mi się tak jakoś wyrył w czaszce, to był tak ważny dla mnie moment, dla mnie to był taki szoker, wiecie, no wiedziałem, że tam, bo wcześniej była recenzja Mad Dog'a McCree, ale ponownie, no widziałem to jedynie na screenach. To nie oddawało tego, jak to wygląda w rzeczywistości, trzeba było zobaczyć na własne oczy. I gdy zobaczyłem tą animkę, mówię, wow, jakie to jest po prostu zajebiste. Jak ja muszę to mieć, jak ja w ogóle widziałem w tym od razu przyszłość branży i się nie pomyliłem ogólnie, bo gdy CD-ROM się pojawił, zaczął się wysyp tych wszystkich gier z gatunku Interactive Movie, które były napakowane przeróżnymi filmami, animacjami, to wszystko było, wiecie, często to była przerost formy nad treścią. Te gry były ogólnie mało treściwe, ale miały tą formę całą tych filmów, więc jak szukałeś tego, to mogłeś kupić którąkolwiek grę od American Laser Games i dostawałeś dokładnie to, czego szukałeś, czyli cutscenki z aktorami. Także to był moment dla mnie dość ważny, bo nagle sobie uświadomiłem, że CD-ROM to jest przyszłość, że otwiera się nowy rozdział w grach wideo i będzie to rozdział jeden z moich ulubionych okresów, czyli wysyp gier przygodowych w cyklu Interactive Movie opartych właśnie na cutscenkach z aktorami. To był właśnie jeden z tych momentów dla mnie bardzo ważnych w gamingu, bo po części też otwierał taką erę tych filmów interaktywnych, co mi się strasznie podobało. No jeżeli jesteśmy już przy tych filmach interaktywnych, mamy rok 96. Ja już co prawda CD-ROM mam i pamiętam taką śmieszną historię, bo do tego CD-ROMu nie miałem żadnej płyty, więc tata mówi, żeby wraz z CD-ROMem mówi, żeby dał nam jakąś płytę, która te możliwości CD-ROMu pokaże. Wychodziłem wtedy z założenia, że każdy CD-ROM powinien mieć jakąś płytę. Skoro dawali Seventh Guesta do CD-ROMu, no to niech dadzą jakąś płytę z czymkolwiek, tak? Bo co, kupujesz CD-ROM i co? No nie masz jak w ogóle sprawdzić, co to jest i z czym się je. I dostałem jakąś taką płytę, jeszcze gdzieś ją mam, z clipartami. Były tam jakieś zdjęcia, takie można powiedzieć stokowe, ale dosyć niskiej rozdzielczości. I kilka filmików AVI, jakieś totalne z dupy filmy, nie wiem, w ogóle jakiś kwiatek, co się otwiera, jakieś totalne idiotyzmy. Czy jakiś tam pociąg, co jedzie. Te filmy trwały, nie wiem, tam chyba średnio około minuty i one były w wielkości 320 na 240 albo 220 na 160, ale chyba 220 na 160, czyli mega, mega małe. W żaden sposób nie oddawało to całej tej, wiecie, całego tego splendoru CD-ROMu. No nie oddawało, no bo co, jakieś barachła mi tu pokazują. Z kolei mogłem dostać Seventh Guesta. I słuchajcie, w każdym razie, jako jeden z pierwszych na osiedlu mam CD-ROM. Przynajmniej nikt nie miał, kogo znałem. I tata mówi, no ja mówię, tato, no to nie mam żadnej gry, może byśmy jaką grę kupili. A wtedy to było dosyć problematyczne, bo piratów na CD-ROMach nie było. Z tego względu, że nie było nagrywarek, a jeżeli były, to były tak horrendarnie drogie, że nikomu się nie opłacało tych płyt kopiować. Więc jedynym, to był moment, w którym jedynym wyjściem było kupno oryginałów. I to był czas, kiedy piractwo zostało w pewien sposób zapędzone w kozi róg, bo nie opłacało się kopiować tych gier na czyste płyty, bo to i tak wychodziło mega drogo, więc opłacało się kupować oryginały. Oczywiście później się to zmieni, bo wraz z upływem lat nośniki stanieją nagrywarki, no i interes zacznie się kręcić od nowa, ale ten początek, kiedy wychodziły CD-ROMy, no to niestety piraci
musieli po prostu rozłożyć ręce. No, mogli, co prawda, i to też będzie funkcjonowało na polskiej giełdzie przez długi czas, kopiować gry na dyskietki, tak? Takie ripy. W każdym razie, jedziemy na giełdę. Tata mówi, wybierz sobie jedną grę. W zasadzie mam tu dwa upatrzone tytuły. Pierwszy to Rebel Assault, drugi to Mad Dogma Cree 2. Właściwie na początku jedynka, ale jak już pojechaliśmy i widzę, że jest dwójka, no to mówię, już mi się tam oczy zaświeciły. God damn it, dwójka Mad Doga. Co wybrałem? Wybrałem Mad Doga dwójkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może dzisiaj nawet uważam, że nie zrobiłem dobrze i faktycznie może Gwiezdne Wojny byłyby dla mnie bardziej jakby... bardziej bym się może z nich cieszył, ale w tamtym czasie wiedziałem, że Mad Dog to jest tytuł, który już jest znany wszystkim, że to nie może być zła gra. Więc kupuję Mad Doga dwójkę. No i słuchajcie, jeszcze wtedy nie miałem karty dźwiękowej. Przyjeżdżam do domu, odpalam tego Mad Doga. God damn it, film. Film na moim monitorze. Wołam tam ojca, matkę, żeby tam rzucili wszystko. Chodź tatu, patrz ta, co tu za cuda i dziwy się na monitorze dzieją, nie? Moich rodziców tak średnio, więc spojrzeli. Dobra, okej. Ale ja byłem w szoku, nie? To był też moment, w którym moi dwaj szanowni koledzy z Bylu i Jarek i potem też Piotr mieli Amigi. No Piotr może tutaj jakoś za bardzo nie cisnął tego, że Amiga jest lepsza od PC-ta, ale z Bylu i Jarek, o panie, PC to tylko do gier się nadaje, to na Amidze to mam programy, których nigdy nie odpalałem, ani nie wiem jak się nazywają, ale jak będę chciał, to je sobie odpalę. Także oni tam cisnęli mnie strasznie z tym PC-tem. Ja więc ja w momencie, kiedy przyniosłem tego Mad Doga do domu, pierwsze co, telefony do chłopaków, mówię, chodź, przyjdźcie do mnie tutaj, przyjdźcie do mnie apostołowie. No i oni przyłażą, no a ja tam od niechcenia odpalam tego Mad Doga i cisza. Nikt się nic nie odzywa, nie? Myślę, że to był moment, w którym i w Bylu Jarek zdali sobie sprawę, że Amiga już nic nie ma do zaoferowania. Przynajmniej nie w kwestii grafiki, którą generował PC. Nieważne, że ta grafika była w niskiej rozdzielczości i patrząc subiektywnie, pewnie większość platformerów miała lepszą grafikę niż Mad Dog, ale tam był film z aktorami. W ruchu to wszystko się ruszało. Ci ludzie chodzili, gadali. Czy w zasadzie gadali, otwierali gębę, ale nie było słychać dźwięku, bo nie miałem karty dźwiękowej, ale to wszystko się ruszało. Jechał jakiś dyliżans w ogóle. Co to w ogóle było, nie? Pamiętam, że Arek i Zbylu odpadli wtedy. Odpadli do wtedy strasznie. Po latach upokorzeń i śmiania się z mojego peceta nagle okazało się, że Amiga wcale taka super nie jest i no i już wiedziałem, wtedy to już poszło lawinowo, tak, bo to i CD-ROM i potem te gry 3D, FPS-y, to wszystko się zaczęło pojawiać lawinowo. No Amiga nie miała szans już nadążyć za tym trendem. Nie uważam, że Amiga to zły komputer, bo to był dobry, ale mówię tutaj w perspektywie takiej w tamtych czasów, kiedy żeśmy się trochę tam najeżdżali na siebie, kto, co jest lepsze. W każdym razie Mad Dogma Cree był takim wydarzeniem na osiedlu, że potem się rozniosła fama, że mam tą grę, że i to była chyba... Możliwe, że to była już ostatnia klasa podstawówki albo pierwsza liceum. W każdym razie pamiętam, że później był taki moment przez jakiś czas, że do mnie do domu ciągnęły pielgrzymki ludzi, którzy chcieli zobaczyć to cudo. Jak to film na komputerze? Poka! Słuchajcie, złazili się ludzie, których nawet czasami nie znałem, przyłazili. Ja im odpalałem tego Mad Doga, włączałem to intro, tam popykałem chwilę, dawałem im myszkę, żeby se pograli. Po jakimś czasie ja już żygałem ten Mad Dog, już nie mogłem na to patrzeć, nie? A ludzie cały czas przyłazili, kolejni, chcieli zobaczyć ten cuda niewidy, nie? Że film na CD-ROMie, wow! W każdym razie było to dla mnie dosyć ważne też wydarzenie, z tego względu, że to była moja pierwsza gra na CD-ROMie, pierwszy film interaktywny, który należał do gatunku, który dzisiaj bardzo sobie cenię i bardzo lubię, więc było to naprawdę dla mnie srogie wydarzenie. W każdym razie
W każdym razie po jakimś czasie oczywiście to się upowszechni. Nawet Arek i Zbyszek, którzy przez długi czas jeszcze będą mieli te Amigi, w końcu wymiękną i też kupią pecety. Ale to już będzie moment, kiedy filmy interaktywne już nie będą takie popularne. I to jakoś tak to się rozejdzie, ale ten moment, pierwszy moment tych wejścia tych filmów, bo potem się to upowszechni, wiecie. Druga, trzecia gra i to już takiego wrażenia nie robiło, ale ta pierwsza gra, którą odpaliłeś i zobaczyłeś, jak to jest w ruchu, to po prostu myślałem, że mi tam adrenalina czachę rozsadzi. I chyba chłopaki mieli to samo, jak to zobaczyli pierwszy raz. W każdym razie, no to był piąty moment z 10 najważniejszych momentów związanych z gamingiem w moim życiu. I na tym chyba się zatrzymamy, bo filmik ma już ponad 40 minut. Zostało nam jeszcze 5. I te 5 już nie są takie dłuższe i dotyczą już czasów bardziej nowożytnych, chociaż no też nie do końca, ale już bardziej nowoczesnych, nowożytnych. W każdym razie, jestem ciekawy, czy wy macie takie momenty. Momenty, które na zawsze zmieniły wasze życie, bądź postrzeganie czegoś w grach wideo. Czy był taki moment? Oczywiście może to być jedna gra, która odpaliliście. No dla mnie tutaj akurat ten Bruce Lee to był takim startem tego wszystkiego, ale każdy ma inne te momenty i to jest właśnie fajne. Jeżeli macie, podzielcie się w komentarzach, jakie macie takie wspomnienia fajne, które zapamiętaliście do dzisiaj, które wywarły na was potworne wrażenie i w pewien sposób możecie uważać je, że są to ważne wydarzenia w waszym życiu, które się w jakiś sposób odznaczyły, a są związane z grami, czy tam ze sprzętem, z czymś związanym z ogólnopojętym gamingiem. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.